Reset Obywatelski. Dobry wieczór Państwu. Witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku programu cyklicznego Monitor Kultura. Moim dzisiejszym gościem, gościnią właściwie, oraz Państwa wszystkich jest wspaniała reżyserka teatralna Agnieszka Błońska, której bardzo na wstępie dziękuję za to, że zechciała nas dzisiaj odwiedzić. Dziękuję za zaproszenie. My również bardzo dziękujemy, jest nam bardzo miło. Jak Państwo wiecie, co tydzień spotykamy się tutaj z ludźmi kultury. Tak się składa do tej pory bardzo miło i sympatycznie, że są to w głównej mierze polskie reżyserki teatralne. I tak jak co tydzień, na początek pokażemy Państwu dwa trailery spektakli Agnieszki. To będzie trailer spektaklu Diabły oraz trailer spektaklu Mefisto. Zapraszam serdecznie. Zdeptajcie tego czarnego pająka! Wojska szatańskie już stoją u bram! Brońcie! Brońmy się! Stawajmy zgodnie do ostatecznego starcia! Zajmiemy się dzisiaj niezwykle interesującym tematem. Dowiecie się Państwo, jak diabeł opętuje kobietę. Nie wyegzorcyzmujecie. A dlaczego P jest na sankach? P jak prawda. P jak pięknie. P jak Puszcza Białowieska. O jak ONR. Kiedy przygotowuję się do roli, tracę dystans. W mojej karierze aktorskiej popełniłam wiele błędów, których dzisiaj żałuję. Jak ja mam zagrać sumienie? Brudne i czyste jednocześnie. Własne i zbiorowe. Uśpione i w natarciu. Ja, Klara Bielawka, jestem skarbem narodowym tego kraju i nie wyjadę stąd. I pod teatrem kto protestuje? Jak to nie są faszyści, to kto to jest? Faszyzm, sraszyzm, to jest wolny kraj. To nie jest tak, że jest piekło i niebo i nic pomiędzy. Nie chodzi o miłość, tu chodzi o śmierć. Wyprano ludziom mózgi ideologią, która każe umierać za ojczyznę. A co to znaczy umierać za ojczyznę? Co to znaczy ojczyzna? Co to znaczy w ogóle umierać? Witam Państwa ponownie. Przypomnę, że obejrzeliśmy trailery dwóch wspaniałych spektakli Agnieszki Błońskiej, spektaklu Diabły oraz spektaklu Mefisto,
Oczywiście oba spektakle zrobione w Teatrze Powszechnym. Bardzo serdecznie je Państwu oczywiście do obejrzenia polecamy. I w tym momencie oczywiście bardzo dziękujemy Teatrowi Powszechnemu również za udostępnienie tychże trailerów. Ja za chwilę chciałabym z Tobą porozmawiać o samych tych spektaklach, a zwłaszcza o spektaklu Diabły, który absolutnie uwielbiam. I miałam okazję i przyjemność być na premierze tego spektaklu, a także przygotować debatę po tym spektaklu, także też o tym wspominę. Ale na początku zawsze pytam swoje rozmówczynie, swoich rozmówców o to, jak w ogóle zaczęła się ich droga artystyczna. Jak to się stało, że trafili do teatru? Czy to był ich pierwszy wybór, czy to też był twój pierwszy wybór, czy wcześniej zajmowałaś się czymś innym? Ja tylko powiem Państwu, że Agnieszka już od 17 lat pracuje zarówno w Teatrze Polskim, jak i w Teatrze Angielskim. Tam też mieszka i bardzo będę chciała zapytać Agnieszkę o te różnice we współczesnym w ogóle Teatrze Polskim i Angielskim. Jeśli możemy Cię prosić o jakieś początki, skąd w ogóle pomysł na teatr? Czy czułaś to gdzieś w kościach już od dzieciństwa? Jeszcze nie wiem, czy czułam w kościach od dzieciństwa, ale od dzieciństwa chadzałam do teatru. Mama mnie zabierała do teatru i teatr mnie fascynował, uwielbiałam. Uwielbiałam też scenę i pamiętam, że jako mała dziewczynka sobie wyobrażałam, że mogę być na scenie i występować jak Madonna, bo słuchałam Madonny wtedy. Więc w jakimś sensie ta scena się przewijała i faktycznie była ważna, ale pomysłów na życie miałam całą masę. Natomiast trafiłam do liceum drugiego społecznego w Warszawie, w którym była grupa teatralna i chyba od tego momentu w wieku 15 lat zaczęła się taka na serio miłość do teatru. Jest tak, że poszłam na studia na stosowane nauki społeczne, więc mam magistra z nauk społecznych, socjologa. Czyli jednak wybór był inny. Był inny, ale podyktowany był tym, że nie zostałam przyjęta do szkoły teatralnej na wydział aktorski, bo ja chciałam być aktorką. I po tym jednym razie zdecydowałam, że nie będę więcej zdawać do szkoły teatralnej i dostałam się w tym samym roku właśnie na stosowane nauki społeczne, które były fascynujące. Ale tutaj w Warszawie? Na Uniwersytecie Warszawskim. I te studia okazały się fascynujące. Ja się zdecydowałam na ścieżkę antropologia współczesności. I od razu tutaj powiem, że ja jestem antropolożką z wykształcenia kultury, także no bardzo się cieszę. Tak, ale tak o tym wspominam, bo myślę, że ta antropologia jest dosyć ważna w mojej pracy, że jakoś tak od tyłu, tylnymi drzwiami ona weszła w te moje prace. Jeśli ci mogę wejść w słowo, to muszę się przyznać do tego, że w ogóle wszystkie moje ostatnie przemyślenia w ogóle dotyczące teatru i reżyserii teatralnej sprowadzają się do przemyśleń o antropologii. Ciekawe. Z tego względu, że no ty też nie jesteś pierwszą osobą, która mi o tym mówi, ale mam wrażenie, że kiedy ja studiowałam 20 parę lat temu antropologię, to był powiedzmy sobie taki kierunek troszeczkę eksperymentalny jeszcze w Polsce. Nauki społeczne wtedy też były nowe. Bardzo nowatorskie. To miało być troszeczkę wzorowane właśnie na tych wszystkich wzorcach brytyjskich. A w tej chwili jest tak, że ta antropologia po prostu takimi różnymi meandrami weszła we wszystkie możliwe dziedziny świata sztuki, w ogóle kultury. I wydaje mi się, że ta analiza antropologiczna jest w tej chwili bazą do wszystkiego. Ja na przykład w tej chwili zajmuję się troszeczkę pedagogiką teatru. I praktycznie rzecz biorąc, wszystkie teksty, z którymi musiałam się zapoznać, przeczytać, to były żywe teksty antropologiczne. Wiesz, ja nie wiem, na ile metody antropologiczne wchodzą bezpośrednio do mojej pracy, natomiast myślę, że zainteresowanie grupami mniejszościowymi i opowieścią osoby to jest jakaś podstawa dla mnie. I ktoś kiedyś mi powiedział, że ludzie dzielą się na tych, co lubią fantazję i dokumenty, albo dokumenty. I ja raczej chyba jestem w tej grupie od dokumentów. Ale to odkryłam po jakimś czasie, bo studiując na naukach społecznych jeździłam do Gardzienic, czyli teatru eksperymentalnego, można powiedzieć poszukującego. Ja tak niechętnie do tego wracam, bo się też wiele lat mi zajęło odcinanie się od tego doświadczenia. Ale faktycznie jako młoda osoba studiująca wtedy na JSNS-ie
wylądowałam w tych Gardzienicach. I to jakoś się wiązało, no bo ten Teatr Gardzienicki jest takim teatrem też antropologicznym. I to też wpłynęło na to, na czym się skupiałam podczas studiów. Mm-hmm. Ale niedawno sobie przypomniałam, bo jakoś tak te studia były tak dawno temu, że pisałam pracę o ciele kobiecym, o wyobrażeniu ciała kobiecego, więc to też jakoś tak śmiesznie się te drogi zataczają, że w sumie diabły do tego nawiązywały. Mm-hmm. Natomiast tak, ale tak jak mówię, byłam równolegle też w Gardzienicach i przyszedł taki moment, kiedy no już miałam z 24 lata, kiedy chciałam się odciąć od Gardzienic i Gardzienice, tak dla tych, którzy nie wiedzą, bo też byłam tam i też pracowałam z Jimem Slowakiem i Hiro Questą, którzy mieli taki teatr New World Performance Laboratory i prowadzili taki projekt w Olsztynie w oparciu o metody Grotowskiego. I ja też tam jeździłam przez jakiś czas i w pewnym momencie doszłam do wniosku, że te metody laboratoryjne pracy teatralnej, one po prostu nie są moje, że ja chciałabym się od tego odciąć, jakby poczułam silne ograniczenie tej pracy. No i wtedy przyszedł znowu pomysł, to już było po studiach, że ja chciałabym jednak wyjechać do szkoły teatralnej. Znaczy chciałabym pójść do szkoły teatralnej, ale w tamtym czasie było tak, że osoba 24-letnia to była stara osoba. Pamiętam na szkołę teatralną. Nie można było pójść do szkoły teatralnej. To mówisz o wydziale aktorskim. Na wydziale aktorskim. A ja chciałam występować i poniekąd, ja myślę, że to życie by się inaczej potoczyło, gdyby mogła pójść do szkoły teatralnej w Polsce, ale nie mogłam, w związku z tym zaczęłam kombinować, do jakiej szkoły mogę iść, a jedynym językiem, jaki znałam na tyle, żeby móc, nie wiem czy perfekcyjnie, tego nie znałam, ale na tyle, żeby móc spróbować, to był język angielski i w ten sposób lądowałam w Szkole Teatru Fizycznego w Londynie, która opierała się o metodę Lecoq. No i tak ta przygoda z Wielką Brytanią się zaczęła, a jednocześnie ja znowu też tego Lecoq też odrzuciłam, więc jakoś ta metoda się, znaczy ta moja droga teatralna w jakimś sensie się odbywała, polegała na odrzucaniu tego, czego się uczyłam, ale z drugiej strony ta szkoła teatralna w Londynie była otwierająca bardzo dla mnie właśnie w kontekście Gardzienic, bo ona opierała się bardzo na własnej wyobraźni, na poleganiu na sobie i w tym sensie była jakoś otwierająca, że nagle mogłam zacząć eksperymentować z tym, jakiego języka używać formalnie na scenie, jak budować etiudy, czy scenki, czy spektakle i to było jakieś takie nowe bardzo. Dopytam, jeszcze tam uczyłaś się już reżyserii, tak? Nie, nie, to była taka... To była szkoła, która w tej metodzie Lecoq, ja bym powiedziała, że raczej się kształci twórców teatralnych, właśnie tak szeroko rozumianych. To znaczy, że jakby założeniem też tej pracy jest to, że osoba stwarza swój spektakl, czyli nie ma takiego wyraźnego podziału, nie musi być takiego wyraźnego podziału na reżysera, aktora, jak jest w tradycyjnym sensie, jak może być. Tutaj u nas. Tak, tak. No i tak się zdarzyło, że ta szkoła trwała rok, była międzynarodową szkołą. I tak po tym roku ja zamierzałam wrócić do Polski od razu, ale jakoś tak się złożyło, ja wtedy byłam... Przyszły kontakty w sposób naturalny. Że osoba z Cardiff zaprosiła mnie i mojego ówczesnego partnera, Szona Palmera, który w tej chwili pracuje w Warszawie, w Polsce. Powiedzieli, przyjedźcie do Cardiff, damy wam salę, jak chcecie, to możecie pracować. To był początek mojej profesjonalnej kariery, przy czym ten sam początek, no to był profesjonalny, ale ja nie zarabiałam jeszcze wtedy z teatru. Myśmy założyli grupę teatralną we dwójkę i stworzyliśmy pierwszy swój spektakl, Suffocation, Duszność. No i to był taki spektakl otwierający dla mnie możliwości, no był jakimś debiutem, można by powiedzieć. I w tej naszej grupie z Equal Doubt zrobiliśmy kilka spektakli, pracowaliśmy razem bardzo intensywnie 2 lata i po tych 2 latach ja poczułam, że brakuje mi narzędzi. Właśnie, nawet nie wiem czy narzędzi, ale takiej jakiejś pewności w nazwaniu siebie reżyserką. I wtedy zdecydowałam się na studiowanie reżyserii w Bristol Old Vic Theatre School i to była, no
powiedziałabym, w mojej edukacji teatralnej, taka najbardziej klasyczna szkoła teatralna. A powiesz nam parę słów o takich studiach, ile tam trwają właśnie? Ta szkoła trwała rok. Rok, ale do tej szkoły przyjmowano wtedy, nie wiem jak to w tej chwili wygląda, bo możliwe, że to się zmieniło, osoby no raczej starsze, czyli z doświadczeniem teatralnym, a no ja na koncie już wtedy miałam 29 lat, więc ja na koncie miałam dosyć sporo prac i spektakli, które sama stworzyłam i współtworzyłam i spektakli, w których grałam i spektakli ulicznych i instalacji i teatru fizycznego i no to są te różnice też właśnie w edukacji między tutaj tym, prawda, naszym miejscem, a tamtym właśnie brytyjskim, i te systemy roczne, dwuletnie, wydaje mi się, że mogą mieć nawet większy sens. Kiedy człowiek dobrze wie, czego szuka, czego mu brakuje właśnie, tak jak ty stwierdziłeś, że brakowało ci narzędzi, tak, reżyserskich. Wiesz, teraz jak sobie o tym myślę, tak z perspektywy czasu, to myślę, że to głównie chodzi o jakiś taki rodzaj pewności siebie, to znaczy o takiej odwagi w nazwaniu siebie reżyserem, że też człowiek, nie wiem, ja myślę, że sobie wyobrażałam, że tam są jakieś tajemne wiedze, których, że jak pójdę się nauczę i będę wiedziała, no to chyba tak nie do końca jest. No to taka dojrzałość twórcza przechodzi po prostu też z każdym rokiem, z każdym nowym, z każdym doświadczeniem tak naprawdę. Taka wiesz, szkoła, ja myślę, że też tą dojrzałość. Tak. To, co mi dała szkoła, wiesz, w Londynie, ta szkoła Le Coq, to ja pamiętam, ten nauczyciel zawsze nam powtarzał, nigdy nie czekajcie, no bo w systemie angielskim jest tak, że żeby grać, to się ma agentów, czeka się na telefony, ten system się różni, bo w Polsce to jest system repertuarowy, czyli w mainstreamie aktorzy są zatrudnieni na etat, a tam jest bardziej produkcyjny, projektowy. I spektakle rzadko, teatry rzadko produkują, tylko to się właśnie jest, te spektakle są produkowane przez grupy czy przez indywidualne osoby i wystawiają te spektakle w danych teatrach, są zapraszane, może współpracują z tymi teatrami, jakoś współprodukują. Czyli najpierw jest takie wspólne stworzenie pewnego zespołu ludzi, tak? Którzy zgłaszają się po prostu do określonego projektu. Następuje produkcja tego projektu, a później dopiero następuje kanał, szukanie jakichś tam kanałów dystrybucyjnych, tak to nazwijmy. No tak? Wiesz, to zależy od tego. Scen, miejsc, gdzie można to pokazać. To zależy od tego, jaki spektakl chcesz stworzyć, no bo jeśli to ma być spektakl solowy, dajmy na to, no to wtedy nie musisz zbierać grupy ludzi, oczywiście. No tak, oczywiście. Wszystko zaczyna się od tego, że aplikujesz o pieniądze. No tak. A to jest ta różnica, tak? Że jak pracujesz w mainstreamie w Polsce, no to jesteś zapraszana i robisz, tam często jest tak, że artyści muszą aplikować o pieniądze po to, żeby właśnie móc zaprosić inne osoby do współpracy i stworzyć ten spektakl. Czasem się tak zdarza, że spektakl może być zainicjowany przez teatr i można być zaproszonym, ale jest to dużo rzadsze. No, są teatry typu Royal Shakespeare Company, które zatrudniają aktorów na rok do na kontrakt roczny albo dwuletni, i to są bardzo długie kontrakty w Wielkiej Brytanii, takie stałe. Ale to oznaczało, czyli to poczucie, wiesz, takiej, powiedzmy, braku stabilizacji w tym zawodzie aktora. I twórcy teatralnego w ogóle. Być jeszcze większe niż u nas. Jest zdecydowanie trzeba się większe. Zdecydowanie, z tego co mówisz, co słyszę, zdecydowanie umieć się, wydaje mi się, o wiele bardziej odnaleźć po prostu. Tak. W jakim sensie jest to trudniejsze? Oczywiście rynek jest bardzo nasycony też. Więc no to są na pewno dwa bardzo różne systemy i różne sposoby funkcjonowania. I myślę, że w Polsce ten system, który istnieje, jest jakimś ogromnym przywilejem też i pozwala na eksperymenty w mainstreamie większe w jakimś sensie. Z drugiej strony też są pozytywy tamtego systemu. No, tak jak to bywa, nie ma to sytuacji jest idealnej. Jeszcze ciągle ta kuratela państwa, prawda, nad naszymi teatrami. Albo miasta, no bo to albo zależy. Miasta, tak akurat teatr powszechny, o którym mówimy, jest teatrem miejskim. Myślę, że ma to swoje plusy jednak, jeśli chodzi o takie długoterminowe planowanie, prawda? Tak. Repertuaru, a w ogóle poczucie takiej większej stabilizacji dla wszystkich, poczynając od dyrektora teatru. Aczkolwiek gościliśmy ostatnio też w pierwszym odcinku naszego programu
Państwo, którzy nas na stałe oglądają, to zapewne pamiętacie Monikę Strzępkę, która zrobiła fenomenalny serial Artyści. I z serialu wiemy, że też to różnie wygląda, prawda? Oczywiście, że tak. Praca w tych teatrach instytucjonalnych, walka o etat. Oczywiście. To są z kolei też, być może tam tego nie ma aż w takim stopniu, prawda? Ale to u nas te sytuacje tutaj jakby są. Tak. Obecne. Wiesz co, ja, ponieważ chciałam cię bardzo zapytać o to, o różnicę w ogóle w kształtowaniu aktora właśnie. I tam, i tutaj. O taką metodę aktorską. Tam, jak rozumiem, tam są szkoły, tak? Trafia się do jakiejś szkoły teatralne, która tak. Uczy konkretnej metody aktorskiej. To są szkoły teatralne i są uniwersytety, na których też można studiować teatr i aktorstwo. Ja pracuję na jednym z takich uniwersytetów i wykładam na wydziale aktorskim i na wydziale teatralno-performatywnym. Więc trudno by mi było tak, wiesz, porównać w takim bardzo czystym sensie, bo ja myślę, że to zależy od szkoły. U nas jest to wszystko bardzo wtłoczone w pewne ramy, tak? Aktor dostaje się na studia, mówię o tych studiach, tych najbardziej oficjalnych, tak? Na akademiach teatralnych. Wiadomo, że studia to jest pewien cykl czteroletni. Żeby dostać dyplom, tytuł magistra sztuki, trzeba wszystkie lata pozaliczać, pozdawać, tak jak na każdym innym kierunku studiów, trwa to 4 lata. Mhm. Ja myślę, że tamtych ścieżek dojścia do zawodu aktora jest więcej. Jest dużo więcej, prawda? Jest więcej, tak. To znaczy studia, na których ja uczę, trwają 3 lata i to jest licencjat. Potem osoba może zdecydować się na studia magisterskie, których w tej chwili u nas na uniwersytecie akurat nie ma i to wtedy to się składa mniej więcej wtedy na 4 do 5 lat, czyli to w sensie lat to może być podobne, ale są inne ścieżki, na przykład w szkołach teatralnych, jak ja studiowałam, bo ta Bristol Old Vic Theatre School to jest szkoła teatralna, nie uniwersytet, która działa przy Uniwersytecie Bristolskim, ale to jest szkoła teatralna. I tam faktycznie były różne opcje, to znaczy były studia aktorskie roczne, były studia aktorskie 2-letnie i były studia aktorskie 3-letnie. No i osoba aplikująca wybierała, na które studia chce iść. Takie bardziej bądź mniej warsztatowe, jak rozumiem. Wszystkie się opierały na praktyce, ale wiesz, no wszystkie się opierały na praktyce, ale myślę, że w szkołach teatralnych generalnie raczej... Chociaż też to jest jakieś uproszczenie, bo chciałam powiedzieć, że się odwołuje do takich metod Stanisławskiego czy psychologicznych, ale to też jest uproszczenie, bo to zależy, wiesz, od nauczycieli i przedmiotów i programów w danych szkołach. Więc... Ale tutaj zauważ u nas, myślę, że jednak ciągle jest dominująca w tych oficjalnych, prawda, szkołach teatralnych ta metoda Stanisławskiego. Że ten wybór jest być może mniejszy w ogóle. Mówisz teraz o Polsce. Tak, znajomość. No, trudno mi jest ocenić, jak w tej chwili to wygląda w Polsce. Ale w ogóle aktorzy studiujący na konkretnym, prawda, zawodowym wydziale aktorskim mają też mnóstwo przedmiotów związanych z teatrem, jak chociażby wiedza o teatrze, prawda? No dlatego myślę, że tak trudno by mi było, wiesz, tak porównać. Ja tylko nie chciałabym upraszczać. Bardziej pytałam ciebie o twoje takie odczucia, kiedy przyjeżdżasz właśnie, wiesz jak tam są formowani ci aktorzy, że jest ta duża różnorodność, wiesz jak to się tutaj odbywa w Polsce, kiedy ten aktor zawodowy, profesjonalny przechodzi całą tą ścieżkę oficjalną w szkołach teatralnych i troszeczkę u nas nie ma, tak się mi wydaje, jeszcze takiego szacunku dla tych osób, które tej ścieżki nie przebyły, tylko są powiedzmy takimi aktorami półprofesjonalnymi bądź aktorami amatorami, tak się to nazywa. I spotkałaś i pracujesz i tam, i pracujesz tutaj między innymi w Teatrze Powszechnym, to też jeszcze będziemy o tym za chwilkę mówiły. Jakie są twoje odczucia właśnie? Czy tam ci aktorzy są, gdzie ci się pracuje łatwiej? Gdzie może, czy jest jakaś taka różnica, że widzisz, że tutaj w Polsce musisz jakoś na przykład troszeczkę inaczej pracować z aktorami? No myślę, że to się wiąże, wiesz, to może się wiązać z nawykami aktorów
niekoniecznie z takim, no bo wiesz, bo są aktorzy i aktorzy, znaczy ja to się boję takiego generalizowania bardzo zawsze, że... Oczywiście. Bo to różnie bywa, no więc... Jestem ciekawa twoich po prostu odczuć. Wiesz, no od paru lat mam takie szczęście, że udawało mi się pracować z aktorami w większości, z którymi chciałam pracować i dobrze mi się pracowało. I wracasz do Teatru Powszechnego. Wracam do Teatru Powszechnego i sama też wiesz, bo wiem, że oglądałaś Grubasy online. Tak. I tam znowu pracowałam z aktorami nieprofesjonalnymi, ale dla mnie to byli aktorzy i to byli fenomenalni aktorzy w pracy. Więc no nie wiem, mam takie... Bo u nas jeszcze często używa się tego słowa naturszczyk, które jest takie trochę... No ja nie mam lubię wrażenie... Nie lubię tych określeń. I oczywiście wiadomo, że aktor po szkole, no to jest aktor, który włożył czas i energię w uczenie się, poznawanie zawodu, ale no wydaje mi się, że jeżeli ja zapraszam osoby do pracy teatralnej, które występują na scenie i pracują, współtworzą spektakl ze mną, no to ja traktuję zawsze te osoby jako aktorów, są aktorami, grają w spektaklu tak, ja się i tyle. Może od razu powiedzmy, że mówiłyśmy o twoim spektaklu Grubasy, który został zrealizowany w Instytucie Teatralnym tutaj w Warszawie w roku 2011. Ja sobie to obejrzałam online, to jest godzinny spektakl, bardzo serdecznie polecam, wspaniale się to ogląda, słyszałam reakcję sali. Publiczność rechotała częstokroć, chociaż temat trudny, prawda? I tutaj właśnie oglądając ten spektakl odniosłam takie wrażenie, że i tu może przejdźmy do twojej w ogóle metody pracy z aktorami, bo to mnie bardzo fascynuje, bo tutaj wyraźnie widzę te wzorce angielskie też, to co się tam w tej chwili dzieje troszeczkę w teatrze, a u nas jest może mniej znane. To są takie obszary zahaczające też troszeczkę o pedagogikę teatru. Mam wrażenie, że tutaj te klimaty są też ci bardzo bliskie. No i pomówię o samej tej metodzie. Mówisz teraz o devising. Mówię o devising, tak. Devising, no tak, to jest, no część osób już uważa, że to jest jakoś może przereklamowane słowo, a z drugiej strony ono jakoś tak dobrze nazywa. Miałabyś wytłumaczyć w ogóle termin? Wiesz, ja też myślę, że tak od razu chciałam zaznaczyć, bo powiedziałeś, że to jest nieobecne w teatrze jest polskim, obecne, czyli, ale jest obecne. Jest obecne, ale właśnie bardziej w takich spektaklach robionych poza teatrami instytucjonalnymi, poza głównymi scenami, bardzo często stosowane w pedagogice teatru. No to chyba jest też pytanie, wiesz, jak, co ono oznacza, jak doprecyzować. Ja myślę, że to bardzo zależy od reżysera, od pracy danego zespołu i jak ta praca jest prowadzona. I tu jest mi ciężko też znowu wszystkich... Ja poznałam reżysera, który jest cały w tej metodzie i ja po prostu też już jestem w tej metodzie, bo jestem zachwycona. Tak. Ja wiesz co, jakoś takie właśnie dziwne tłumaczenie tego słowa, jak obmyślanie, wiesz, albo... A zanurzanie? Zanurzanie też może. Ale to obmyślanie chociaż no jakieś może nie jest najbardziej trafne, ale też trochę oddaje chyba takie to, co mnie ciekawi w tej metodzie. I to wiesz, nie ma jednego działania w ramach tej pracy, ale tak w skrócie mówiąc, myślę, że to, co jest taką esencją tego, to jest jakiś rodzaj współtworzenia spektaklu w trakcie procesu. Czyli, że to nie jest taka sytuacja tak prosto, grubo mówiąc, że ja mam scenariusz czy sztukę, ja jako reżyser wybieram sztukę i, wszystko, wiesz, tak? I wchodzę na scenę, na próby i mówię, ta osoba gra tą rolę, mówisz to i to wszystko jest rozpisane i składamy spektakl w dużym uproszczeniu. A tu jest jednak tak, to znaczy, że jak ja pracuję, że wnoszę teksty, wnoszę tematy, ale one są weryfikowane w trakcie pracy. I myślenie, które za tym stoi, to jest taka wiara w to, wiara w sprawczość aktora i zainteresowanie właśnie ludzką opowieścią i też to, czym ta obecność jest w danym spektaklu, że ona sama w sobie już jest jakąś informacją polityczną, niesie historię, niesie znaczenia i
to jest jakoś dla mnie bardzo ważne. No i to też jest takie myślenie, czym w ogóle jest spektakl teatralny, bo dla mnie ono jest, spektakl teatralny jest, jest dziełem, jest spotkaniem i interesuje mnie też jako widza praca, która jest jakoś nowa, jest jakoś jakimś spotkaniem innym niż to, które może się wydarzyć przed telewizorem, czy w kinie, czy no, czy tak. Więc, więc to współtworzenie tutaj jakoś jest ważne dla mnie i wyjście z tematów, ale poprowadzenie tego przez nas jednak, jakoś pomyślenie, tak, czym tak, to tak. może być. To co właśnie ja w tej metodzie odnalazłam i też byłam na jakichś tam warsztatach, zajęciach, to jest takie właśnie, bo to jest coś, co bardzo właśnie według mnie odwołuje się do psychologii każdej pojedynczej osoby, tak, która tworzy spektakl, która bierze udział w próbach i do jej własnych doświadczeń. Dlatego wydaje mi się to takie bardzo też antropologiczne. No wiesz co, to ja mogę ci wskoczyć słowo, bo ja bym była trochę ostrożna z tą psychologią, dlatego że ja nie jestem psychologiem, nie jestem terapeutą i bardzo... Tak, chodziło mi o to, że... Tak, żebyśmy tego nie mylili z terapią. No ale bazuje się jednak na tym, że są pewne, padają, tak jak powiedziałaś, pewne pojęcia. Grupa razem zafiksowuje się na analizie tego pojęcia, tak? I okazuje się, że każdy poprzez swoje doświadczenia życiowe ma już coś na ten temat do powiedzenia, tak? No tak, no ale to rozumiem, że też w każdej pracy teatralnej jest tak, że jakoś siebie w to wnosimy. Tylko być może tam jesteśmy bardziej sfokusowani na roli, Tak. A tutaj jesteśmy bardziej sfokusowani na takim dogrzebywaniu się do własnych doświadczeń, własnej opinii na dany temat. Tak? Tak, czy ja to tak, pracując... przy czym wiesz co, jak ja robię spektakle, to dużo się zastanawiam nad pojęciami prawdy i fałszu, i czy sztuczności. A mówimy o sztuce. Także też nie chodzi chyba o to, żeby wywlekać własne przemyślenia. Wiesz, że to też jakby chyba nie w tą stronę. I też chyba nie chodzi o taką prawdę. Tak, tak. I to jest ta pułapka taką... psychologii, tak? Żebyśmy też, żeby Państwo też wiedzieli, że nie mówimy o takim teatrze psychologicznym czy teatrze terapeutycznym, tak? Który ma właśnie. Tak. Jakoś w sposób uzdrowieńczy działać. No. Raczej myślę, że właśnie wydarzenia. Ta sprawczość, wiesz, emancypacja i polityczna obecność aktorów, że to jest ważne dla mnie bardzo. I takie też takie poczucie, że ten spektakl jest nasz, to znaczy, że nie ktoś, że ktoś wykonuje zadania i tyle, tylko że też to jest jego wypowiedź, ale czy, jak ona jest skonstruowana i czy ty wiesz, to równie dobrze może być napisana na dany temat tekst, który potem aktor nadal odgrywa i to jest nadal rola, to wtedy jest rola. Tak, oczywiście. Ale chodzi o metodę pracy w sensie tego, jak to powstaje w procesie. No właśnie, proces tutaj jest kluczowy. Tak. Słowem. Kiedy cię poprosiłam o twoją notę biograficzną właśnie, napisałaś tam od razu o tej metodzie, co mnie niezwykle ucieszyło, ale napisałaś też, że stosujesz improwizację, tak? Tak. I dekonstrukcję. I nieliniarną opowieść. Tak. I chciałam cię trochę zapytać o te wszystkie rzeczy. No to jest ciekawe, bo akurat teraz pracuję nad Orlando. Porozmawiajmy, hura. Za chwilę o tym pogadamy. Natomiast tak sobie myślę o tym braku chronologii, że akurat tam jednak ten Orlando mamy taki zamiar, żeby wracał i tam jest jakiś rodzaj chronologii, jakiegoś odwoływania się do opowieści. Natomiast generalnie chyba chodzi o to właśnie, że tak jak wcześniej rozmawiałyśmy, że te tematy i to, że jakby nie ma linearnej opowieści, takiej opowieści skonstruowanej, że ktoś przychodzi, komuś się coś wydarza, idzie dalej, spotyka coś i tak dalej, tak w dużym skrócie, od A do Z, tylko że to potrafi być kolaż, to potrafi być spektakl, potrafi być zbudowany z osobnych fragmentów, które po prostu są zanurzone w jakiejś ramie, więc w tym sensie to może nie jest taka zupełnie tradycyjna formuła spektaklowa. Ale to nie jest też nic nowego, nie jestem jedyną osobą, która to robi. Myślę, że wielu twórców teraz tak pracuje.
No, krystalupa na przykład, prawda? Poprzez improwizację. No, poprzez improwizację tak, ale myślę, że to są bardzo różne teatry. Bardzo różne, tak. Mhm. Improwizacje też bardzo, bardzo. Jak już jesteśmy przy Orlando, to pozwól mi zapytać właśnie, dlaczego Virginia Woolf, dlaczego Orlando, co cię w tym fascynuje najbardziej, bo tam ta nielinearność właśnie. Wiesz, to jest tak, że Orlando to jest Mephisto, którego trailer widzieliśmy na początku, to był pierwszy spektakl na dużej scenie w Teatrze Powszechnym w 2017 roku i Diabły, które powstały dwa lata później. To były spektakle zrealizowane z dramaturżką Joanną Wichowską, która niedawno zmarła, ponad miesiąc temu. I pracując przy Mefiście, Joanna i ja myślałyśmy od początku o trylogii, jakiegoś rodzaju trylogii diabelskiej, tak sobie ją nazwałyśmy. I po Diabłach pojawiła się... Przepiękna nazwa, trylogia diabelska. Trylogia diabelska. I pojawiła się myśl stworzenia Orlando, żeby trzecim spektaklem był Orlando, więc tutaj może nie do końca ta diabelskość została zachowana, trochę zdradziłyśmy tą diabelskość, ale Orlando w jakimś sensie był naturalną konsekwencją diabłów, które zajmowały się kolonizacją kobiecego ciała i kobiecej przyjemności i seksualności przez Kościół katolicki. No i bardzo mocno mierzącymi się z patriarchatem i z narracją patriarchalną. Dodajmy, że diabły wywołały olbrzymią burzę. No nie wiem, czy olbrzymią, ale... No, jest dużą. Ale tak. Było głośno. Natomiast Orlando wydaje mi się, że jest jakąś taką naturalną konsekwencją pójścia dalej w rozmowie o patriarchacie, o heteronormie i normie w ogóle. I tego, jakie role odgrywamy, do jakich ról jesteśmy przygotowywani w społeczeństwie ze względu na płeć. I w tym sensie ten Orlando wydał się naturalny i bardzo ważny. I no to miał być mój ostatni w tym secie trzech spektakli, spektakl z Joanną Wichowską. Joanna zmarła, spektakl jest dedykowany Joannie. Teraz pracuję nad nim z Olgą Byrską. Pierwszy raz pracujemy razem. No właśnie, i co mam ci opowiedzieć trochę o Orlando, tak? Tak, tak. Bo wiem, że próby teraz, tak? Tak, teraz jestem w próbach. A kiedy premiera? 25 czerwca, serdecznie zapraszam. Czyli już niedługo. Bardzo niedługo. Mhm. Znaczy bardzo niedługo i nie bardzo, no bo to jeszcze jest 7 tygodni ponad. No Orlando to jest tekst Virginii Woolf, opowieść o mężczyźnie, który przemienia się w sposób taki baśniowo-magiczny w tekście, bo idzie spać i się budzi jako kobieta. I Orlando wędruje przez 400 lat. Najpierw jako mężczyzna, potem jako kobieta. Czyli wędruje przez wieki, wędruje przez społeczeństwa, no bo to są różne epoki i no oczywiście rzecz jakby tutaj kulturą jest to Virginia Woolf, więc Orlando jest szlachcicem, arystokratą brytyjskim, który potem zresztą traci część przywilejów jako kobieta. Więc to jest taka opowieść tak w skrócie, która znowu staje się punktem wyjścia do rozmowy na temat u nas w spektaklu. Tak jak wcześniej mówiłam, tutaj wracamy do tych metod, o których rozmawialiśmy i nie chodziło o to, żeby wystawić Orlando, napisać adaptację i wystawić i tyle. I wydało nam się wtedy, już się z Janną przygotowywałyśmy do tej pracy przez prawie 2 lata, że ogromnym błędem byłoby niezaproszenie osób queerowych, niebinarnych, trans do tej pracy. I teraz mamy zespół mieszany, czyli mamy 4 aktorów zaproszonych.
nie heteronormatywnych, powiedzmy, czy queerowych, i 4 osoby zaproszone, aktorów z zespołu Teatru Powszechnego. Mhm. I występuje ten zespół, teraz to jest ta 8 aktorów w tej pracy. Mhm. Nie mogę się doczekać. A jeśli mi pozwolisz, to powiem to, o czym być może Państwo sobie w tej chwili myślicie. Przypominacie sobie wspaniały film Orlando z najwspanialszą na świecie Tildą Swinton z 1992 roku. Film mój absolutnie ukochany, do którego często wracam. Także ze względu na jego bogactwo wizualne, na estetykę, tak? Mm-hmm. No tak, bo Orlando, tam jest dużo przepychu też w Orlando. Jest to bardzo barokowe, film jest bardzo barokowy. I chciałam Cię też właśnie, przychodząc tutaj dzisiaj, myślałam sobie, że zapytam Cię koniecznie o scenografię, czy tutaj gdzieś będą takie bogactwo barokowe, czy chcesz to zrobić tak właśnie... Tak jak mówię, to nie, ja jakby nie interesuje mnie w ogóle odgrywanie historii tak jeden do jednego dosłownej scenografii, czy w tych obrazach, które są opisywane w książce. Natomiast interesuje mnie znowu ta obecność aktorów i to, czym ta opowieść może być. I Orlando jest jakimś pretekstem, tematem, prowokacją. Do tego, żeby pokazać, jak płynna jest nasza tożsamość. Tak, jak może płynna być. Jeśli chodzi o scenografię, no to tutaj pierwszy raz pracuję i to jest jakieś wielkie szczęście i też ciekawość ogromna z Katarzyną Kozyrą, więc scenografia jest, no powiedziałabym, konceptualna, nie do końca właśnie w tym, o czym opowiadałeś, czy w jakichś takich scenach, tylko jest jakąś z taką koncepcją na tę przestrzeń teatralną i rozmową znowu z tematami i z pytaniami, które są wywołane Orlando. I z Katarzyną Kozyrą pracuje Arek Ślesiński, który robił kostiumy do Diabłów. Wtedy to była scenografia Roberta Rumasa. I Arek teraz współpracuje z Katarzyną jako asystent, jako taka prawa ręka i wspólnie wymyślamy tę rzeczywistość. Będę już myślała do premiery, jak ta scenografia zostanie zrobiona. No nie będę zdradzać, bo zapraszam na spektakl. Bardzo serdecznie zapraszamy Państwa. Ja jeszcze, wiesz... Jeśli pozwolisz, to przez moment chociażby chciałabym wrócić do Diabłów. Mhm. No to jest taki tutaj, to był w 2019 roku słynny spektakl w Warszawie. Niestety tuż przed pandemią. Bardzo głośny. Miałam okazję być i na premierze i zorganizowałyśmy wtedy spotkanie, prawda? Tam w tym spotkaniu, poza tobą wzięły udział właśnie niestety nieżyjąca już dramaturżka Joanna Wichowska, znana feministka Agnieszka Graf, no i pisarka Marta Abramowicz. Ja miałam przyjemność prowadzić to spotkanie. Po raz pierwszy prowadziłam takie spotkanie na dużej scenie przy publiczności, która została po spektaklu. I powiem Ci, że miałam wrażenie, że ten spektakl Ci się bardzo udał. Bo on tak, nam. Wam się bardzo udał, tak? Ponieważ emocji w publiczności było jeszcze tyle, kiedy my tą debatę otwierałyśmy, zaczęłyśmy rozmawiać. Nie ukrywamy, proszę Państwa, że większość sali to była publiczność kobieca, taka mocno zaangażowana, mocno samoświadoma, feministyczna. Tam kobiety krzyczały z emocji czasami, pojawiały się różne wtrącenia. Ja sobie wtedy w ogóle pomyślałam, że fajnie jest to, że ty robisz taki teatr też zaangażowany właśnie. I politycznie, i społecznie, że to tak, wiesz, że to działa, że to... Tak, no i pewnie to się wiąże też z tym procesem, o którym rozmawiałyśmy wcześniej, dlatego on jest taki ważny. To znaczy mnie interesuje tu i teraz, interesuje mnie kontekst, w którym pracuję i w którym pracujemy, w którym się spotykamy z daną grupą osób,
I tak, interesuje mnie też teatr, który jest w jakimś dialogu z rzeczywistością. Mhm. Z tą obecną rzeczywistością. Bieżącą. Tak, znaczy ja myślę, że zawsze jesteśmy w obecnej rzeczywistości, nawet jeżeli odnosimy się do wydarzeń przeszłych, czy wyobrażeń na temat przyszłości, no, że jednak nadal jesteśmy naznaczeni tym, co jest wokół nas po prostu. I z tymi widzami się spotykamy tu i teraz, więc to jakoś ja nie uciekam od tego, wręcz odwrotnie, wydaje mi się to jakimś ważne. No i hasło teatru powszechnego, prawda? Teatr, który się wtrąca. Znaczy rozumiem, że dlatego jestem zapraszana do teatru powszechnego, tak. Bo tego hasła ja nie wymyśliłam. Tak. No i takie, wiesz co, takie coś jest istotne też według mnie, co pozostaje w ogóle po spektaklu w takim dialogu społecznym. Mhm. To, tak, to znaczy kiedy spektakl media... wychodzi poza, poza samym spektaklem. Media były bardzo zainteresowane tym spektaklem, pojawiło się bardzo dużo recenzji. Ja te recenzje wtedy też z racji tej debaty naszej bardzo śledziłam. I powiem ci, że tam bardzo często właśnie pisałam też o formie tego spektaklu. Rola Karolina Adamczyk, tak? Główna postać kobieca. Znaczy tam nie ma głównej postaci kobiecej. Tak, ale gdzieś tutaj powiedziałabym, że przechyla się może troszeczkę w tę stronę jakiejś postaci wiodącej. Ja nie wiem, wierzę, nie wiem, tam i Oksana, znaczy wszystkie mają... Wspaniała, wiesz, taka, ten występ kabaretowy. Piosenka, tak. Z piórami żółtymi, ja do tej pory te pióra pamiętam. I właśnie wszyscy podkreślali tą formę, że to taki feministyczny kabaret, że jednocześnie taki w ogóle polityczny manifest przeciwko patriarchatowi. Przeciwko Kościołowi katolickiemu, który tutaj w Polsce się dobrze ma i stara się przez cały czas zawracać, prawda, kijem rzekę. I kontrolować kobiece ciała. Kontrolować nas tak jak w średniowieczu. Ja cię chciałam zapytać właśnie, bo mnie ta forma zastanawiała, bo strasznie mi się spektakl podobał. To znaczy, ty lubisz taką troszeczkę kabaretową formę, kiedy jest ruch, piosenka. No, lubię tak, chyba, to wiesz? Wygląda, ale chyba lubię. Trochę Brechta. Tak, no właśnie. Wyczuwam ja, tym wszystkim. W ogóle mnie nie interesuje taka praca psychologiczna nad postacią. To faktycznie jest coś, co mnie w teatrze nie interesuje, zarówno jako twórca, jako widzkę, jako twórczynię, jako widzkę. Interesuje mnie forma, lubię trochę kabaretu, ale też lubię jak teatr prowokuje do jakiegoś myślenia albo zatrzymuje mnie w czymś. Tak. Jakieś plany jeszcze tutaj w Polsce? Nie wiem, czy ty tak jesteś tutaj w ogóle bardziej w Polsce? No właściwie tak chciałam się odwołać, bo na początku powiedziałeś, że mieszkam w Anglii, a ja zawsze tak sobie myślę, że mieszkam w dwóch miejscach jednak. Tak się złożyło, że jestem tam też. Więc jakoś zawsze myślę o tym, że jestem w dwóch miejscach. A no na razie plany w Polsce to jest Orlando i jestem zakopana w tej chwili w próby. A na początku tego roku już miałam spektakl w Anglii, więc jak tylko wrócę, to wracam do tego spektaklu, bo będziemy go grać. No i mam też plan na kolejne spektakle tam, w Wielkiej Brytanii, więc no tak to się tak układa, że zobaczymy. I jakiś tam najbliższy spektakl w Anglii? Jaka to będzie tematyka? Co będziesz robiła? Ten spektakl, który zrobiłam na początku roku, więc on dopiero co się otworzył i będziemy z nim wracać, to jest spektakl, który ma tytuł Help, I think I'm a nationalist, czyli pomocy, myślę, że jestem nacjonalistą. I to jest solowy spektakl, no można powiedzieć kabaretowy, komediowy, ale poruszający jakby ważne pytania dotyczące mechanizmów właśnie stawania się nacjonalistą. Takie to wszystko w ogóle skojarzyło się teraz wszystko bardzo z tym, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, trochę tam z próbą zmiany prawa aborcyjnego. No ten spektakl wszystko... bardziej chyba się odwołuje do tych... Tak, ale generalnie takich... chodzi mi o tendencję prawicową, tak? W Europie bardzo, a jak się okazuje nawet i w Stanach. Także to zdecydowanie gdzieś teraz bardzo wszystko w prawą stronę skręca. No, od jakiegoś czasu. Tak, od dobrych
powiedzmy 10 może lat. Czy jest coś, czym chciałabyś się jeszcze z nami podzielić? No, że zapraszam wszystkich bardzo serdecznie na spektakl do Teatru Powszechnego, na spektakl Orlando. A gdybyś miała jeszcze tak na koniec wymienić takie twoje w ogóle, bo też zawsze o to pytam, takie punkty zwrotne, czyli najważniejsze dla ciebie, twoje spektakle? O, to jest dobre pytanie. Myślę, że jeden z pierwszych spektakli w Instytucie Teatralnym, kiedy Maciej Nowak zaufał mi i zgodził się na to, żebym zrobiła spektakl z emerytowanymi tancerzami, był sobie Dziad i Baba. I to był spektakl, który był szalenie ważny dla mnie i myślę, że jakoś sformułował mnie w ogóle. I drugi spektakl, ten spektakl później też się odbył w Wielkiej Brytanii z emerytowanym, nie emerytowanym, ale bo on nie był na emeryturze, ale z 72-letnim trapezistą, z emerytowaną tancerką baletową i baletnicą i 60-paroletnią tancerką tańca współczesnego. I ten spektakl był zarówno, tak jak mówię, ten był sobie Dziad i Baba, był bardzo ważny dla mnie tu w Polsce, ale później też tam ta wersja angielska była bardzo ważna, przełomowa. I myślę, że spektakl Gwałt Głosy, to był mój pierwszy spektakl w Teatrze Powszechnym, na małej scenie, zrealizowany dzięki Fundacji STER. Teatr Powszechny nas ugościł i to był spektakl, w którym brały udział kobiety, które albo doświadczyły przemocy seksualnej, albo były aktywistkami, czy są aktywistkami pracującymi z osobami, które doświadczyły przemocy seksualnej, i z trzema aktorkami profesjonalnymi, z tekstem Sylwii Hutnik, który powstał w oparciu o badania właśnie przeprowadzone przez Fundację STER. No i to był jakiś niezwykły proces, szalenie istotny, który zmienił mnie chyba jako osobę w ogóle, ale też jakieś takie ogromnie istotne doświadczenie teatralne. Praca była szczególnie trudna? Tak. Nie trudna, szczególnie ważna. Ona była wspaniała w jakimś sensie. Nie powiedziałam, że była trudna. No i też taki spektakl, który mi przychodzi do głowy, to spektakl, który powstał w Ukrainie, który koreżyserowałam z Rozą Sarkisian, która teraz robiła Radio Maria, jeszcze z Joanną Wichowską w Teatrze Powszechnym. I ten spektakl w Ukrainie, który nazywał się Mój Dziad Kopał, Mój Ojciec Kopał, a Ja Nie Będę, koreżyserowałam z Rozą, a dramaturgami przy tym była Joanna Wichowska i Dima Lewiński z Ukrainy. Wtedy też poznałam Oksanę, bo Oksana grała w tym spektaklu i to był nasz pierwszy spektakl razem. To tak na szybko to mi te spektakle przychodzą do głowy. A możesz powiedzieć słowo właśnie, o czym był ten traktował ten ostatni spektakl? Ten ostatni, o którym wspomniałam. On dotyczył zagadnień tożsamości i strachu. I wtedy już, bo to był 2016 rok, już toczyła się wojna w Ukrainie, która rozpoczęła się, jak wiemy, w 2014 po Majdanie. I w tym spektaklu grał jeden polski aktor i czwórka ukraińskich aktorów z różnych części Ukrainy. I tak jak mówię, no, dotyczyło tożsamości, wspólnych nie wspólnych, ale relacji między osobami występującymi w tym, czyli tym Polakiem i tą czwórką osób z Ukrainy, z różnych części Ukrainy. I odnosił się, no, dotyczył też historii, historii, czyli takiej pamięci historycznej, tego, jak konstruowana jest tożsamość i też sytuacji wtedy, politycznej, która była wokół nas. Można powiedzieć, że już pracowaliście, jeśli chodzi o warunki zewnętrzne, polityczne, w takich złożonych warunkach, przynajmniej jeśli chodzi o osoby z Ukrainy. Znaczy, prawda? Ten temat wojny był bardzo ważnym tematem w spektaklu i temat pochodzenia, wiesz, tego, kim się jest i jakie się informacje niesie ze sobą, tej pamięci historycznej, która jest w nas wpisana i co to oznacza i co oznacza spotkanie się z tym wzajemnie i samemu ze sobą.
no to taka pamięć generacyjna. Mhm. Też rozmawialiśmy jakiś czas temu właśnie o tym, że przenosimy te wszystkie traumy takie transgeneracyjne, tak? Że one są wszystkie i nie do końca uświadomione, nie do końca wyautowane, w ogóle nie przepracowane. Ale wiesz, tak też tematyka, w Polsce. Też temat kolonializmu i w tym sensie zależności, tak? Tej relacji Ukrainy z Polską. Proszę Państwa, ja jeszcze na zakończenie mam takie tutaj ogłoszenie z naszej strony. Przy ostatnim programie naszym spotkaniu z wybitną reżyserką Katarzyną Łęcką zaprosiliśmy Państwa na plan filmowy do Kasi i niestety zniknęły nam te nazwiska osób, które do nas napisały. Bardzo serdecznie prosimy, jeśli ktoś chce się udać na plan serialu telewizyjnego, na plan taki bardziej już filmowy, tak, z Katarzyną Łęcką tutaj w Warszawie. Bardzo prosimy napisać do nas raz jeszcze na adres mailowy, który teraz podam. To jest adres resetobywatelski.pl. realizacja@resetobywatelski.pl. Bardzo serdecznie przepraszamy, że tak się stało i do tych osób, które do nas napisały, nie opowiedzieliśmy. Na pewno się naprawimy, poprawimy i odpiszemy, także bardzo prosimy raz jeszcze o kontakt. Agnieszko, ja Ci raz jeszcze bardzo serdecznie dziękuję za bardzo zajmujące spotkanie. Cieszę się, że mogłam się dowiedzieć, zgłębić tajniki Twojego teatru, Twojego reżyserowania, bo tak jak powiedziałam, Twoje spektakle są dla mnie naprawdę cudowne. Dzięki wielkie, Kasiu, i dzięki za zaproszenie. My się cieszymy. Zapraszam ponownie, kiedy tylko będziesz chciała, odwiedzaj nas. Raz jeszcze zapraszamy Państwa na spektakl, na premierę spektaklu Agnieszki Orlando, który będzie niebawem miała miejsce w Teatrze Powszechnym w Warszawie. I pięknie, przepięknie dziękujemy. Dziękuję. Wszystkim Państwu nisko się kłaniamy i mówimy dobranoc. 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 Reset Obywatelski.